No ma to już trochę emocji było, a chyba mało kto spodziewał się po tym pierwszym secie, że tutaj jeszcze emocje będą. Co się w tym pierwszym secie tak naprawdę zadziało, że no, nas nie było tutaj w Iławie. No, dużo tak jakby powiedzieć chaotyka. Bardzo chaotycznie zaczęliśmy się zachowywać na boisku. Wyrzucaliśmy piłki, odbijaliśmy po wałty. No, nie było takiego spokoju. Dopiero w drugim secie przyszedł ten spokój, jak poczuliśmy, że możemy grać, no to ta gra poszła do przodu. No nie ukrywajmy, że też Rzeszów w pewnym momencie jakby, tak można powiedzieć, dostosował się do naszego poziomu i to wykorzystaliśmy. Zadowolony jestem ze zespołu, że po pierwszym secie, gdzie przegraliśmy go do 14 i to tak naprawdę bardzo mocno, nie poddaliśmy i walczyliśmy do samego końca. Trochę już lepiej ta twoja gra wyglądała, tak sam odczuwasz po tych ostatnich dwóch, trzech meczach, gdzie no nie szło ci zbyt lepiej? Tak, tak, znalazłem tak naprawdę problem, jaki był w tym wszystkim. Cieszę się, że cały czas drużyna mnie wspiera, jeszcze jakieś delikatne bóle, ale to są tak naprawdę minimalne rzeczy, które mogą jakby nie pomagać w grze. Dlatego cieszę się, mamy mega drużynę, która cały czas wspiera, trener rozumie, że trzeba odpocząć, to trzeba odpocząć. No idziemy do przodu, nie ma co się załamywać. Zagraliśmy całkiem dobre spotkanie z Rzeszowem, teraz Warszawa i Gdańsk. Dwa naprawdę bardzo ciężkie spotkania, które no, musimy wygrać.